Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przyprawą miesiąca jest gałka muszkatołowa. Trochę dziwna przyprawa, muszę powiedzieć, bo na pewno każdy z nas ma taką gałkę w domu, ale nie używamy jej na co dzień. Używamy ją dość rzadko. Zazwyczaj do deserów, no albo jakichś pasztetów, jakichś grzańców przede wszystkim. To jest przyprawa korzenna, dość charakterystyczna w smaku, ma taki fajny też zapach, no ale nie używamy jej zbyt często. Słuchajcie, kiedyś w XVI wieku był prawdziwy boom w Europie na gałkę muszkatołową. Tylko bogaci ludzie nosili, kupowali gałkę muszkatołową, którą ściągano z dalekich wysp. Słuchajcie, w tych czasach za jedną garść gałki muszkatołowej można było kupić sobie dom w Anglii z służbą i nie pracować do końca życia. Ale dlaczego cena była taka wysoka? Bo gałka muszkatołowa rosła tylko w jednym miejscu na świecie, w Indonezji, naszej dzisiejszej, na wyspach Banda. Te wysepki są tak małe, że mają niecałe 50 km kwadratowych. To wyobraźcie sobie, na cały świat 50 km i tam rosną muszkatołowce. Dlatego też i Holendrzy, Anglicy, Portugalczycy, wszyscy bili się o te wysepki i przez 100 lat trwała tam wojna, bo każdy chciał kontrolować cenę zakupu. My w tych czasach idziemy do sklepu, kupujemy torebkę i mamy gałkę muszkatołową. Dlatego dzisiaj przygotujemy sobie coś fajnego. Potrawę z ziemniaków, ziemniaczaną zapiekankę właśnie z gałką muszkatołową. Bo gałka idealnie pasuje nie tylko do ciast, ale też do ziemniaków. Zapraszam! Aby przygotować ziemniaczki Dom Femoise, to jest fantastyczna zapiekanka ziemniaczana, którą możecie używać do wszystkich dań. Dodatek do dań do każdych. Do steka, do kurczaka, do świnki, do wszystkiego. Słuchajcie, jak zobaczycie, jak to wygląda. Fajne, kremowe ziemniaczki, to przygotujecie sobie w domu. Ja tutaj mam kilogram ziemniaków i kroimy je na takie cieniutkie plasterki, bardzo cienkie. Im cieńsze one będą, tym szybciej się zrobią w piekarniku. Lepiej zrobić to maszynowo. Kroimy! Ziemniaczki mamy już pokrojone, więc teraz przyszedł czas, żeby zrobić sobie do nich zalewę. Zalewa jest bardzo prosta. O, słuchajcie, robimy tak. Wrzucamy jedną łyżeczkę masła do jakiegoś garnka i pamiętajcie, żeby sobie nagrzać ten garnek, ale nie za mocno. Nie chcemy spalić tego masła po prostu. I tutaj pokroiłem sobie jeden ząbek czosnku i dwie cebulki. Wrzucamy to wszystko do tego. I zmniejszamy temperaturę. Pamiętajcie, żeby to się nam tylko zeszkliło. Nie chcemy żadnego koloru. Pięknie. I co dodajemy do tego? Dodajemy przyprawy. Oczywiście sól ziołową. Dość dużo, bo ziemniaczki potrzebują soli. Tak. Do tego odrobinę czarnego pieprzu. Świeżego, grubo mielonego. Dodamy też jeden liść laurowy, albo dwa, o, niech będzie, i taką jedną gałązkę rozmarynu. Piękna sprawa, pięknie nam to zacznie tutaj pachnieć, ale to jeszcze nie wszystko. Gałkę muszkatołową dodamy na sam koniec, bo chcemy, żeby wyciągnąć z niej wszystkie smaki, ale w tym momencie możemy dodać jeszcze zioła, dodamy tymianek, też szczyptę, no i to wszystko. Czekamy, aż się nam to wszystko ładnie zeszkli na tym masełku. Słuchajcie, zapachy są takie, że ja już się nie mogę doczekać. Zawsze nie mogę się doczekać. Cebulka jest już zeszklona i ja tutaj mam 200 ml płynu. Co zrobiłem? Wymieszałem połowę mleka, połowę śmietanki. Mleko 3,2%, a śmietanka 30%. Po 100 ml. Tak? Tak więc mamy 200 ml wszystkiego i wlewamy to do naszej cebulki. Chcemy to wszystko zredukować. Poczekajmy, aż to nam zacznie się gotować i w tym momencie nasza zalewa będzie gotowa. Kiedy zalewa jest już gotowa, możemy przejść do tego wszystkiego. Pamiętajcie, żeby sobie to wymieszać w jakieś misce. No i dajemy gałkę muszkatołową. Gałkę możemy dodać bezpośrednio do ziemniaków. O, ja tutaj dodam jedną łyżeczkę. Ona się fajnie komponuje właśnie z naszymi ziemniakami. Ale nie, to nie wszystko. Możecie też dodać gałkę muszkatołową do pire z kalafiora albo do pire ziemniaków. Wtedy naprawdę wszystko zmieni swój smak. To jest jak kropka nad i. I teraz zalewamy te ziemniaki.
Niektórzy odcedzają tą cebulkę i te wszystkie przyprawy. Ja uważam, że to ma swój smak, ten czosnek, cebulka. Tylko wymieszajmy, żeby ta gałka wszędzie weszła, we wszystkie ziemniaczki. Pachnie genialnie, a teraz możemy to przelać do jakiegoś naczynia żaroodpornego, bo oczywiście robimy to w piekarniku. Jeżeli robicie takie ziemniaczki w domu, to też musicie pamiętać, żeby nie dać za dużo tego płynu. One mają się tylko tutaj lekko kąpać. Jeżeli dodamy za dużo mleka w stosunku do ziemniaków i to zalejemy wszystko, no to wyjdzie nam zupa mleczna z ziemniakami. A tego nie chcemy. Chcemy, żeby one nam się lekko tutaj udusiły. Dajmy im czas. Tak naprawdę nie wiem ile, bo to wszystko zależy od Waszych ziemniaków. Ja jeszcze sobie tutaj dodam odrobinę parmezanu na samą górę, ale tak przypuszczam, że około 45 minut do godzinki, niech one sobie posiedzą w temperaturze 180 stopni pod przykryciem. A co potem robimy? Na samym końcu ściągamy folię. No i oczywiście chcemy taką chrupiącą skórkę na samym górze. Tak więc zamykamy. Jak ziemniaczki są już miękkie, oczywiście ściągamy folię, dajemy opcję grillowania. Niech powstanie nam chrupiąca skórka z tego właśnie sera. Wrzucamy i czekamy. Kiedy ziemniaczki są gotowe, powinny wyglądać w ten oto właśnie sposób. Fantastyczne, chrupiące z wierzchu i delikatne w środku. Ja sobie spróbuję takie ziemniaczki. Popatrzcie, nie ma tutaj płynu w ogóle. Te ziemniaki wsiąknęły tą śmietanę, to mleko. Są fajne, kremowe i to jest mój ulubiony dodatek do mięs. Przygotujcie sobie coś takiego w domu. No i oczywiście piszcie w komentarzach, do czego Wy w domu używacie gałki muszkatołowej. Jeżeli jeszcze nie używaliście jej do ziemniaków albo do pire z kalafiora, to jest właśnie czas, żeby zacząć i zobaczyć nowy smak. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. No i co? I do zobaczenia. Przygotujcie sobie takie ziemniaczki zamiast ubijanego pire. Do zobaczenia. Pa! Thank you.